Okej. Kolejna wieża nasza. Jakiś obóz tutaj widzę. Za kamyczkiem. I tu... jakieś łodzie rozwalone. A zapisywanie. No dobra. Zapisywanie jak zapisywanie, ale... O, na dole mam pełno tych zielonych, tych... Dostępna za darmo w sklepach. AK-47, Skorpion. Narzędzie naprawcze. I nowe zadanie, zrzut zasobników. Dobra, czy ja mogę użyć jakoś tyrolki tutaj? Tu nie mogę, a tu? No dobra. Tam też pewnie mogłem. I kto mnie złapie? Wow. Dobra, tak czy siak. Szajbusy? Nie powiem, że nie. Dobra, tak czy siak, my musimy biec dalej. Tak czy siak, nasze zadanie polega teraz na dostaniu się do doktora Erharta. Natomiast tutaj nikogo nie ma. I to jest trochę... Nie ma czy jest? Jest czy nie ma? Ktoś tu jest, ale też nie wygląda, żeby był wrogo nastawiony. Aha, tu są jakieś wyścigi? Łe, co się stało? Aha, tu są jakieś wyścigi, a tu jest... Tu jest co? Co? A co chcesz? Panie snajperskie, strzelec wyborowy. Aha, czyli mogę... To jest po prostu coś forma takiego... ja wiem, strzelnicy, treningu, coś ten dekiel. Możemy sobie... czy właściwie forma takiego hazardu troszeczkę. Mogę tu wejść? To jest w środku. To jest w środku? Do zebrania? No. Nie ma. Chodzimy. Jak nic nie ma, to mnie to miejsce zupełnie nie interesuje. Interesują mnie dwa miejsca. Takie, w którym mogę coś zabrać albo mogę coś ubić. Najlepiej, jeżeli one chodzą w parze. Mogę jednocześnie coś zebrać i coś ubić. Wow, to ja mam tam wleźć na górę. Dobra, to leziemy. Tak czy siak, czy tu są świnki? Rezydencja doktora Earnharta. Są jakieś czaple. Są dziki. Tu też jest dzik. Potrzebuję świnie. Tak czy siak potrzebuje świnki, a świnki są znane z tego, że poruszają się, że są przy domach trzymane, czyli co? Czyli, o właśnie, może on będzie, skoro to jest rezydencja, to może hoduje świn. Bym mu tak jedną skubnął, to ciekawe, czy by się na mnie pogniewał. Jak myślicie? Obraziłby się na mnie, gdybym mu jedną świnkę podpierdzielił? Hop, hop, panie doktorze, czy ma pan świnki? Hop, hop. No kurde, nawet jakbym bardzo chciał, to nic nie zrobię, bo... niestety... nie mogę mieć tu broni wyciągniętej. No, przeszukaj pojemnik. Fetysz rekina. Grzybki. Pierwsza pomoc. O. See anything you fancy? I like the red ones myself.
The Purples will give you a lift on a grey day. Everything is excellent, really. Oh, not the Yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that said, Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. No dobra, idziemy do Daisy, ale chyba boję się pomyśleć, jak ona będzie wyglądała. O matko. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm, but she had cut through a field of anti-aris toxicaria. Upas trees. Highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Peruse the cliffs. To the west. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Think nothing of it. The girl must live. For you and me both. O! Czyli teraz śpieszymy się z pomocą dla naszej przyjaciółki. Ale świnki jak nie było, tak nie ma. I to mnie niesamowicie mnie to smuci. O, on tu ma lotnie. On tu ma lotnie. Życzę. Powracam do celu. Chciałem pożyczyć lotnie tylko. Myślę, że tak jest to wiele, wiele szybciej. Tym bardziej, że nie muszę się ze wszystkim strzelać tam, co jest na dole. To prawda, jest to dodatkowy jakiś exp, ale... Co to jest? To są świnki. Tak, to są chyba świnki. Ło kuźwa. No. To do lądowania, to do najlżejszych ono nie należało. Ale że... Wiem, że to nie zachód. Dobra. Dobra, i czy to będzie świnka, czy to... Nie. Łow! Ewidentnie się wkurzyły. A to świnie. W każdym razie to na pewno są dziki. Skóry dzika mi są na razie niepotrzebne. Już chyba. No ale już jak mam te dziki, to już trudno, oprawię je. O, ale mogę prostą ładownicę zrobić. Czyli jednak dziki się na coś przydały. Najbardziej przydałyby mi się jednak świnki. No, ale cóż zrobić. Dobra, więc zróbmy sobie od razu wytwarzanie przedmiotów. Daleka bur. Tu, ładownica, prosta ładownica.
pistoletów, karabinów, wzmocniona ładba wołów. Torby na uzbrojenie, torby na rakiety, zasobniki na paliwo. Na paliwo chyba mogę, tak? Tak, mogę zrobić zasobnik na paliwo. O, jeszcze skóredzika. Dobra, to nawet nieźle poszło. Dobra, nawet powiem, że nieźle. Tam widziałem tamtą skrzynkę pod spodem. Ale już. Nie. No to Geronimo. Mam mało życia. Dam se w żyłę. A co tam? Te miksturki oddają mi dwa paski życia. O, gościu, nie utop się. Nie utop się, stary! Wow. O, nieźle. Muszę przyznać, że nieźle. Dobra, jak mogę sprawdzić sobie broń? Aha, w ten sposób. Dobra, chcemy AK. This crazy doctor better know what he's doing. Ja też mam taką nadzieję. Leap of faith. Skok wiary. A tak, jest to gra Ubisoftu, a jak wiadomo, Ubisoft wydaje również Assassin's Creed'a. Wow, ten co. I mamy tutaj pewne odwołanie do tej serii. Fajne, nie powiem, że nie. Znaczy ja dobrze wylazłem. Chyba dobrze, oj. Pokręciły mi się kierunki. Dajesz, Jason, bądź jak małpa. Bądź jak asasyn. Chcę przejść tam, czyli... Aha, dobra, wspinamy się tutaj. Dajesz, maleńki, dajesz. Dobra, tu mamy jakieś... Oj, oj. Oła. No. This is new. Aby znaleźć grzyby. Coś mi się wydaje, że grzybki. Coś mi się wydaje, że za chwilę grzybki okażą się bardzo... jakby to powiedzieć... urocze. No, to ładny odlot. Ładnie ma odlot. Gościu, niezłe grzybki. Aha, czyli ta Liza to jest jakaś tam jego... Nie? Co tu się dzieje w ogóle? O matko. Hej, domku. Eno, domek mi ucieka. Ło. Co tu się dzieje? Czy ja mam tędy wejść, wyjść? Aha, dobra. Mushrooms! O, w dupę. Au. Gdzie ja jestem? Co to za wampir jada?
Okej. Serio? Cała ta wyprawa tylko po to, żeby znaleźć jednego grzybka. Jednego, jedynego grzybka, żeby wyciągnąć. O. Japońska armata. Właściwie japońska haubica. Na Okinawie takich używali. I to dosłownie, to jest dokładnie taki rodzaj fortyfikacji. Japończycy się okopywali w górach. Jeżeli tylko mieli taką możliwość, to okopywali się gdzieś w zboczach gór, wkopywali swoje stanowiska i robili całą masę tuneli. Amerykanie przez to mieli naprawdę utrudnione życie. Nie można było Japończyków właściwie wykurzyć z tak przygotowanych stanowisk. A w każdym razie bardzo długo zajmowało... Przepraszam. Bardzo długo zajmowało, zanim udało się do końca Japończyków wykurzyć z takich stanowisk. Pod względem właśnie obronnym to Japończycy byli dobrze przygotowani. Najlepiej byli chyba przygotowani, z tego co mi się wydaje, na Okinawie właśnie. Cała masa korytarzy, tuneli przygotowanych właśnie w zboczach gór, tak samo na Guadalcanal. Również przygotowane stanowiska w zboczu góry i żadne bombardowanie, żaden ostrzał nie był w stanie sobie z taki, no nie był w stanie ich poradzić, wykurzyć Japończyków z ich takich ich przygotowanych stanowisk. Dobra. Doktorku? Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh, oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh, oh yes. I finished them off. O matko. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Mam nadzieję, że ten doktorek wie, co robi. No szczerze powiedziawszy, on jest jakiś taki... no, powiedziałbym lekko szurnięty. Widać, że lubi grzybki. Co? A, to mogę drogą, skoro mogę. Sprzedaż 150, 115. PM. Skorpion w inw. Pistolet maszynowy MP5. Całkiem przyjemna broń. Karabiny snajperskie. Ja mogę sprawdzić, co z nimi pasuje. Odblokuj jeszcze jeden maszt radiowy. Aha. Nie mogę sprawdzić, co pasuje, tak? To smutno. Smutno, no trudno. Tą drogą. Amunicja, strzelby, karabiny szturmowe w użyciu. Dostosuj. Brak sprzętu dla tej broni. O, czyli nie można żadnego sprzętu założyć na kałacha. Szkoda. Jason, how you feeling? You got away. That's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet actually. He carried me here. Escaped from the convoy. At some point I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. Yeah. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, stop. Daisy. No. I'm so sorry.
Are you gonna be okay? I've gotta talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Go. Jason? Whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. I'll be fine. Wait here, all right? I'm gonna find the others. Doktorek ma naprawdę. Did you find your friend? Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. No, matko. No dobra, mamy jakiś punkt umiejętności. Właściwie chyba nawet dwa punkty, dokładnie. Dwa punkty umiejętności. Śmierć przez tworzy. A, czyli mogę... czyli tu jest... Czyli tu są umiejętności Chapla, to są takie do zabijania bardziej. Co my tu mamy? W wyniku wybuchów. To jak najbardziej ta umiejętność muszę mieć. Czy to mi się odblokuje? Nie, więcej misji muszę. Dobra, pająk. Pająk, co ty masz? Dobrze, czyli... Czyli na razie interesuje nas śmierć... Aha, śmierć z przestworzy. Tak, interesuje nas śmierć z przestworzy. Tak jest. Dlaczego ten punkt mnie interesuje? Dlatego, że na pewno będziemy... O! Na pewno będziemy gdzieś tam skakać, przeskakiwać, zeskakiwać i inne tego typu rzeczy. Gdzie teraz musimy się udać, moi drodzy? Moi drodzy, musimy się udać do Meduzy. Gdzież ta Meduza się znajduje? Tutaj. Budynek pomocy drogowej w Wellshore. Ale nadal nie mamy świni. Udałbym się chętnie na ten maszt radiowy. Czy lotnia się tu jakby odnowiła? Nie
Niestety nie. Niestety nie mam tu lotni jeszcze. Bardzo niestety, żebym nie zleciał. Nowy samouczek, dobra. Szybka podróż, to wiem. Bardzo niestety będę musiał. Oj, dobra. A, swoją drogą, może ja bym. Swoją drogą, czy bym wykorzystał szybką podróż tutaj. Chciałbym się udać tutaj, na ten maszt radiowy. I tam też się udam. Dobra. Mam trochę amunicji do kałacha. No gościu, no nie mów, że potkniesz się gdzieś na drodze i też się wywalisz i co, i zginiesz. Dobra, tutaj grzejemy pełną parą. Deska rozdzielcza jest gdzieś na środku. Ale hooker. Pytanie, czy ja tu jakoś przejadę? Tu jest jakiś rozdupczony most. Wow! Jedziemy! Jedziemy, powiedziałem! Jedziemy! Dobra, jedziemy. Ruszaj na meduzę. Dajesz, maleńki. Prawda, nie wiem jak to się może zaraz skończyć. Zostało mi jeszcze 400 metrów. Do masztu. Au, 300 metrów. Dobra. Ograniczenia i limity nie interesują mnie, także jere. Chciało iść. A. Tu mam jakieś. Widzę na dole, siostro. Mucą, ale co mnie to. Jakby to byli jacyś tam zakładnicy czy coś, to może bym się tym zainteresował. Tu baniec moich wytłuk. Zatem no. Aha. O, dostał. A no, dokładnie. Gdyby ten celownik się mniej ruszał, na pewno byłoby łatwiej. Dobra, nie mam już strzał, ale i tak zabawa była przednia. Troszeczkę poćwiczyłem jakby strzelanie z łuku z opcją opadania strzały. Warto wiedzieć, że to tak będzie elegancko działać. Ciekawego. Dobra, jest tu lotnia i to już samo w sobie jest ciekawe. Weźmiemy sobie, wyjmiemy kałacha. I skorzystamy sobie z lotni. A co tam? Oj, znowu jakiś ptak. No, proszę bardzo. Dobra, tylko teraz mam nadzieję trochę. Mam nadzieję, że mnie nie wystrzelają. Tu potrzebuję. Łowy dup! Eee.
Fajnie się wylądowało, jak zwykle. Ale dobra, teraz... korzystając z okazji, że jestem już tu na wieży, odblokuję Dragunowa, to da mi pewną sporą... No, nie spadnij tylko Jason, nie bądź lama i nie spadnij. O, kotek! Dobra. Dobry kotek, dobry. Kici, kici. Spinaczka? A. Dobra. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej? A, dobra, tu już jest drabina. Zobaczmy też, co my tu mamy. O. Dobra, gdzie jest ten nadajnik do rozwania? Tutaj. Dobra, i kolejna wieża jest nasza. Odblokowaliśmy sobie też dodatkowe, oczywiście, mapkę z informacjami. Jest jakiś obóz z motorówką i ludźmi na dole. Tu jest armata ze śpiworem. Tu jest, o, jakaś wysepka z pierdółkami. I teraz ruszając na Meduzę, oczywiście zaopatrzymy się w lepszy sprzęt. A że na Meduzę musimy się udać tam, to możemy się udać do Amanaki. Możemy odbyć szybką podróż do Amanaki i... i znowu dostosować sobie odpowiednio sprzęt tak jak chcemy, a... znaczy, tak jak chcemy, tak? A że chcemy mieć karabin snajperski, to raz dwa go sobie... tak jest, karabiny snajperskie. Dostosuj. Brak sprzętu dla tej broni. Holender. Użyj. I użyjemy go zamiast łuku. Zatwierdź. No, no dobra, zatwierdziłem chyba. Bardzo nie podoba mi się fakt, że... Dobra, uzupełnię zapasy. 20% rabatu. Tutaj opchniemy sobie... no, jakieś tam dzieci. Radio towers online. If you don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. Te cztery łuk refleksyjny, takie tam pierdoły. A, swoją drogą... No dobrze, że mina i środki transportu. Interesują mnie umiejętności, bo mam kolejny punkcik. O, właśnie. Interesuje mnie to. Dobra, udamy się w stronę naszej wesołej łódki. A, swoją drogą jeszcze możemy zobaczyć, co też tam się nam odblokowało. Przy tym maszcie są jakieś...